teraz na wieży widokowej w Rąbce. Dzisiaj wybraliśmy się na ruchome wydmy, ponieważ wszyscy są spaleni. Stwierdziliśmy, że dzisiaj nie plażujemy, musimy dać odpocząć swojej skórze. Paulinie się nie chciało iść na tą wieżę, więc została na dole. A ja zaczynam. Gdzieś tam. A ja zaczynam naszego vloga. Mamy do przejścia jakieś 8 km, więc musiałyśmy 5,5. Się... Ile? 5,5. O, to jeszcze lepiej, ale i tak musiałyśmy się posilić, więc ja mam gałkę Milki, a ty? Oreo i pomarańcza. Tak, z tym się idzie na wydmy. Ja wziąłem gumę balonową i Oreo. Ja wziąłem malinę i gumę balonową. A guma balonowa chyba ci bardzo smakuje, bo masz całą brodę. Wymorusaną. Brodę nie usta. Ostatnio jak byliśmy, no to tej ścieżki właśnie dla pieszych nie było. Teraz nam zbudowali taki chodniczek, więc tą drogą jeszcze nie szliśmy. Takie niespodzianki nas spotykają po drodze. Jesteśmy trzeci raz. Trzeci raz idziemy na wydmy i trzeci raz robimy sobie zdjęcie pod tymi korzeniami. Pierwsze zdjęcie robiliśmy jak pan 2011? Nie, no pierwszy 2011? Nie. 4 lata wcześniej, temu. Wcześniej chyba. 2 lata temu byliśmy. Nie, no ty miałaś na pewno, tata cię jeszcze na barana niósł. To ty miałaś 7 lat. Jaki 7 lat? Co ty gadasz? 2011 rok. Ja miałam wtedy 11 lat. Nie. W 2011 roku to byliśmy tu z wujkiem Romkiem. No właśnie, to wtedy było! Nie, to był drugi raz nasz w Łebie. Pierwszy. Pierwszy? Pierwszy. No dobra. W każdym razie Paulina była wtedy mniejsza. Miałam chyba 11 lat. Potem byliśmy 2 lata temu. No to już urosła, a teraz zobaczcie, jaka duża dziewczyna. A w domu porównamy, jak bardzo się Paulina zmieniła. No i jak ja się zmieniłam. Co? Paulinka jest wykończona. Zmieniły się. Padła. Idziemy? Pomachaj Paulinko chociaż. Super! Teraz z wujkiem. A teraz z wujkiem, na dół. Kto pierwszy, ten lepszy. Dajesz! Jest! Drugie miejsce! Dajesz! Jak mam to skończyć? Musisz do góry dobiec! Nie oszukiwał, nie dotknął szalego! Oh.
Ty to żyje! Daję do morza. Daję do morza. To są ich nóżki tutaj. Ojejku, nóżki? Co robisz? A zbudujesz go dzisiaj? Chyba nie. Codziennie próbujesz go zbudować, nie? I jakoś nie wychodzi. Czwartek. Kolejny cudowny dzień na plaży. Idę grać z nimi. Kochani, właśnie wracamy z plaży. Cały dzień minął. I co robisz? Polecamy wam, kochani, poszukać jakiegoś ustronnego miejsca na plażowanie, ponieważ wtedy można zagrać w piłkę, go można porzucać ringiem, jest więcej miejsca. Czuliśmy się na plaży bardziej swobodnie. Co? Niż na tej plaży, na którą chodziliśmy wcześniej. A co ty masz taką minę, Kacper? Co ci zrobił ten aparat, że tak na niego patrzysz? Nie chcesz nic powiedzieć do aparatu? Nie. E coś. Zimno mi. Dzień, mamy piękną pogodę, świeci słoneczko i jest naprawdę cudownie, cudownie, cudownie. Ale noce, wieczory są tu chłodne. Mam na pewno nos czerwony. Nie, jesteś cała czerwona. A to dzięki słoneczku, tak. Nie, to dzięki temu światłu. Tak, ale na pewno słońce też miało wpływ na kolor mojej skóry teraz. Ale teraz jest zimno. Idziemy tak sobie, idziemy przed siebie, ale jest zimno. Nie wiem, czy cokolwiek słychać. Jakiego oczekiwałam? Ple? Co?
Co? Ty? No. Tak zamontuj.